Witamy bardzo serdecznie na Zdrowe Żywienie TV wszystkich słuchaczy. I co my tu dzisiaj mamy? Jesteśmy na wspaniałym wydarzeniu, na które jeździmy co miesiąc. Jacku, ty też jeździsz na to wydarzenie regularnie. Oczywiście. Dzisiaj widziałam, że wszedłeś na scenę. Powiedz mi, jakie to jest uczucie? Super, to jest coś naprawdę fascynującego. Fajnie jest móc wyjść na scenę i doznać tych wszystkich wrażeń. No, to jest naprawdę coś pięknego. A czy byłeś zestresowany, kiedy mówiłeś do ludzi? Oczywiście, to jest normalne. To jest na początku stres zawsze bierze górę, ale po chwili to wszystko znika. Jest naprawdę super. Oswoiłeś się z tym. Oswoiłem się, tak. Tak. Dokładnie. A powiedz mi, jak to możliwe, że tutaj trafiłeś i co spowodowało, że jeździsz tutaj regularnie i że jesteś na tym wydarzeniu? Ja to robię dla zdrowia, dla rozwoju. Ja ładuję tutaj energię, a powiedz mi, jakie są twoje przesłanki? Moje przesłanki są takie, rozwój jest czymś bardzo ważnym w naszym życiu i można powiedzieć, że jestem tu ze względów rozwojowych i ze względów zdrowotnych. Dlatego, że postawiliśmy na suplementację naturalnych suplementów, po prostu chcieliśmy poprawić też swoją jakość życia, bo zaczęliśmy to świadomie po prostu dostrzegać, jak to ma wszystko wartości i jak to można fajnie połączyć. Zdrowie z rozwojem to jest naprawdę coś pięknego i można z tego wyciągnąć bardzo, bardzo, bardzo dużo, same plusy. A powiedz mi, czy ta naturalna suplementacja, bo ja wiem, że będziesz świeżo za chwilę upieczonym tatusiem, tak? Tak. Wczoraj się okazało, że będziecie mieli dziewczynkę. Córkę. Tak. Oczywiście też to było naszym, jednym z naszych marzeń. No, po prostu wcześniej nie mogliśmy mieć dzieci, to był też taki w ogóle kłopot w naszym życiu. I postawiliśmy po prostu na tą suplementację, tak? Na naturalne produkty i okazało się... Jak długo zażywaliście te produkty? 2 miesiące i okazało się, jak wcześniej naprawdę nic nie wskazywało na to, żebyśmy mieli dzieci i podejmowaliśmy różne działania, ale... A jesteście młodzi, tak? Jesteśmy młodzi i to nas troszeczkę zblokowało. No i zaczęliśmy się suplementować, tak? Wszystkim naturalnym i... Okazało się, że po 2 miesiącach moja żona zaszła w ciąży. Niesamowite, gratuluję. Dziękuję, to jest naprawdę coś pięknego, no niesamowite przeżycie, naprawdę. Czy tutaj na tym BDS-ie w takim razie można się czegoś nauczyć? Czy oprócz naturalnych produktów jest jeszcze coś, jest jeszcze jakaś wartość, którą możemy tutaj jakby przekazać słuchaczom? Dlatego, że tutaj wiele osób przyjeżdża i każdy dla czego innego. Co ty byś o tym powiedział? Czy jest tu jakaś wartość? Czy jest ogromna wartość, tak jak już wspominałem, no, ze względów zdrowotnych to jest bardzo ważne, to jest podstawa w naszym życiu, a wielu ludzi sobie nie zdaje z tego sprawy. Ze względów rozwojowych to jest kolejna rzecz, z której też ludzie sobie nie zdają sprawy tak naprawdę, jakie to może mieć fantastyczne konsekwencje i skutki. Dokładnie. Kontynuowania tego. I kolejną rzeczą to jest ta atmosfera tych wszystkich ludzi, energia. To co tu się dzieje, po prostu to jest naprawdę coś wyjątkowego. No, nie można tego opisać. Jeżeli nikt nie przyjedzie, nie zobaczy, nie będzie nikt w stanie po prostu tego zrozumieć. Czyli Business Development Seminars, bo to wydarzenie dzisiaj, na którym jesteśmy, tak się nazywa, jest wydarzeniem, gdzie możemy być tutaj dla zdrowia, dla rozwoju osobistego. Mamy piękne świadectwo twoje, tak, jeśli chodzi o twoją żonę i o ciebie, ponieważ kilka lat nie mogliście, z tego co wiem, mieć dzieci, tak? No, nie mogliście. I wszyscy jesteśmy szczęśliwi z tego, że macie, bo my jakby tutaj z Jackiem się znamy już dłużej. I teraz powiedz mi, dzisiaj wyszedłeś na scenie, czyli jaki trzeci aspekt można, ale nie trzeba oczywiście go robić, jaki trzeci aspekt w życiu, jeżeli ktoś chce, może robić? Oczywiście, no biznes, no to jest kolejny mocny fundament, no bo tak naprawdę, jeżeli połączy się te trzy filary, te trzy fundamenty, zdrowie, rozwój i biznes, można przenosić góry i osiągać rezultaty jakichś naprawdę. Czyli wy już spełniacie swoje marzenia, rozumiem, tak? Tak, tak jest, to spełniamy, po prostu musieliśmy się przełamać, to wszystko też był taki proces, ale to wszystko się tak skumulowało, że po prostu ta energia, która jest tutaj,
to wszystko się przenosi na ludzi, także wszyscy, którzy biorą w tym udział, no nie mają wyjścia, no po prostu muszą być w tym biznesie, no bo to jest coś super, wyjątkowego. Super, świetnie. Jacek, ja Ci bardzo gratuluję, bardzo Ci dziękuję za wywiad. Chciałabym jeszcze tylko dwa słowa. Powiedz mi, bo Jacku, Ty przechodziliście z żoną także kiedyś posty dr Dąbrowskiej, dawno temu, tak? Przed suplementacją. I powiedz mi, czy warto? Oczywiście, że warto. Dobrze się czułeś na poście? Początki może nie były łatwe, ale wiadomo, no to trzeba też się przyłożyć do tego i później efekty też były zadziwiające, no bo tak naprawdę w życiu bym nie pomyślał, że będąc na takim poście będę miał więcej energii niż nie byłem na takim poście. Dokładnie. I lepiej się czułem, no to też było dla mnie bardzo ważne. Mogłem dużo więcej rzeczy zrobić niż... Nie byłem po prostu wcześniej, nie trzymałem się takiej diety i pozwalałem sobie na wszystko. Ale, tak, dokładnie. Ale to jednak zadziałało. Nie, sam w to nie wierzyłem, ale przyniosło naprawdę. Czy zmienił trochę wasze nawyki żywieniowe? Tak, żywieniowe i nawet nawyki myślenia. I nawet nawyki myślenia, czyli post uleczył wam ciało i duszę. I duszę, tak? Czyli wszystko według dr Dąbrowskiej, tak. W takim razie. Dzięki Ci, Jacku. Dziękuję, bardzo Ci dziękuję i jeszcze raz gratuluję. Pozdrawiamy dziękuję. Wszystkich bardzo serdecznie. Hej.